Choć może zabrzmi to bardzo sloganowo i tak oczywiście, ale na początku tej Ewangelii Jezus mówi do nas bardzo ważne słowa, które koniecznie musimy usłyszeć i dlatego je powtórzę, abyśmy na pewno je mieli w naszym sercu, bo tak naprawdę, żeby usłyszeć te słowa i uwierzyć w te słowa, wszystko inne stanie się prostsze. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Co to znaczy? Staje przede mną i przed tobą dzisiaj Pan Jezus i mówi po prostu: kocham cię. Można by kłaść akcent na wiele innych spraw. Można by pokazywać wiele różnych powołań, zadań i obowiązków wypływających z wiary, ale staje przed nami Jezus właśnie i pokazuje to. I to nie mówi jeszcze jakąś taką chwiejną miłością, ale mówi o miłości, której wzorem jest miłość Boga Ojca do Niego. Już tutaj możemy sobie wyobrazić, jakkolwiek nawet byśmy dali może wzór jakiś zakochanych w sobie ludzi, to zawsze jest ta ludzka miłość, czasami też nacechowana jakimiś różnymi słabościami, ale ta boska, ta miłość Boga Ojca do Jezusa, ta bezwarunkowa, cała myśląca o tym Jego Synu, o tym żeby On był otoczony tą miłością i żeby też jak najwięcej owocu z tej miłości Boga Ojca do Jezusa było. I tak samo Jezus mówi, i ja tak, właśnie tak. Tak jak Ojciec mnie, tak ja was. Tego się nauczyłem od mojego Ojca. To mi Ojciec pokazał. A więc siedzimy sobie w taki zwykły, niedzielny dzień. Jesteśmy w kościele i Jezus do nas właśnie to mówi. Jesteś tak samo kochany, jak ja jestem kochany przez mojego Ojca. Zawsze mogę liczyć na Jego miłość. Tak jak Jezus nawet w ogrójcu, nawet przed tym, gdy bał się krzyża i modlił się do Boga Ojca, mówił: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale dalej powiedział: lecz nie moja wola, a Twoja niech się stanie. Ojcze, ja wiem, że Ty mnie miłujesz. Zobaczcie, nawet wtedy, kiedy Jezus wiedział, że przyjdą na Niego trudne momenty, On nie miał wątpliwości. Ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ja wiem, że Ty mnie miłujesz. I to jest, siostry i bracia, fundament, na którym uda się człowiekowi zbudować wiarę, która przetrwa wszystko. Inaczej, wiadomo, no, można poznać wiarę, można się zafascynować jej mądrością, zrozumieć nawet i różne historyczne, kulturowe podstawy i fundamenty naszej wiary, pokazać, no jest to jedno z ciekawych rozwiązań kulturowych w Europie, ale tak naprawdę prędzej czy później taka wiara, ona się gdzieś zachwieje. A ta zbudowana na tym fundamencie, nie że ja mam najpierw kochać, ale właśnie, że ja najpierw jestem ukochany, dzisiaj, teraz. Z tym wszystkim, co Bóg o mnie wie. Więcej, z tym wszystkim, co Bóg wie, co będzie. On to wie. A jestem kochany. I teraz Jezus idzie krok dalej. Bo to musimy usłyszeć i to da nam taki pokój serca. Tak jak dziecku daje pokój serca miłość rodzica, tak samo i to ma nam dać ten pokój serca. Bo nie wszystko nam się uda. Nie zawsze spełnimy wszystkie nasze marzenia i nie zawsze uda nam się spełnić marzenie Pana Boga o nas. Przez naszą słabość, grzeszność, egoizmy, ale to da nam ten pokój, aby móc pójść dalej i teraz Jezus mówi: trwajcie w miłości mojej. To jest nasza wolna wola. Zobaczcie, to nie jest to, że my mamy zabiegać o miłość Boga. Nie. Jezus już nas kocha dzisiaj. Teraz naszym zadaniem jest w tej miłości wytrwać. A więc, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, pozwolić łaskawie Jezusowi, by mógł mnie kochać. Nie uciekać od Niego, nie odpychać Go, nie odkładać Go na później, ale rozumieć, że całe to życie, które nazywamy religijnością, pobożnością, że to jest moja odpowiedź, czy ja chcę w tym trwać. Nie w jakichś
jakkolwiek to zabrzmi, instytucji, ale trwać w miłości Pana Jezusa. Dlatego, jeżeli chcę w tej miłości trwać, to nikt mi nie będzie musiał przypominać, że jest niedziela. Nikt mi nie będzie musiał przypominać o tym, że kiedy popełnię grzech, niestety, będę musiał iść do spowiedzi. Nikt mi nie będzie musiał tego przypominać, bo to po prostu będzie moje pragnienie serca, że ja chcę trwać w miłości Jezusa. I kiedy już na to się zdecydujemy, zobaczcie, czyli tak, każdy z nas jest teraz ukochany przez Pana Jezusa. Siedzicie w ławkach obok siebie, część z was siebie zna, część w ogóle nie wie, jak na imię ma osoba, która siedzi obok, ale każda z tych osób, każdy z nas tak samo od Jezusa usłyszał: ja Ciebie miłuję. My patrzymy na Jezusa, słyszymy to bardzo osobiście, ale potem musimy zrozumieć, że Jezus to też powiedział do osoby, która jest obok mnie. Dlatego łatwiej nam będzie zrozumieć to przykazanie, o którym Jezus mówi: a więc skoro ja was tak umiłowałem, więc wy i wy wzajemnie miłujcie się, tak jak ja was. A więc ta osoba obok mnie staje się bardzo ważna. Los tej osoby, jej życie. Jasne, że każdy z nas ma swoje prywatne i teraz nie będziemy też sztucznie budowali takiej sekciarskiej atmosfery, że o, powiedz problemy, tak jak to w sektach jest właśnie taki pierwszy etap takiego wstąpienia do sekty, bombardowanie miłością, że wszyscy skoncentrowani są na tobie, wszyscy o tobie myślą, takie osaczenie ciebie i nagle wszyscy chcą ci pomagać, wszyscy chcą wejść w twoje życie prywatne, w twój dom, i we wszystko nawiedzają cię, nie zostawiają ci przestrzeni, nawet samotności, ale jednak to zainteresowanie drugą osobą powinno w nas być. Tak jak ja was, tak i wy wzajemnie. No i tutaj dochodzi do problemu, bo szybko odkrywamy, że jesteśmy tylko ludźmi. Inni nas często denerwują, nie podoba nam się ich zachowanie, ich myślenie nie zawsze jest zgodne z naszym, i tak uczciwie należy powiedzieć: nie kocham. Kto to jest dla mnie? Co mnie obchodzi? I teraz często nawet zobaczcie, bywa i tak w relacjach nawet i rodzinnych, że czasami zdarza się, że odkrywamy coś takiego, że ktoś nie zasługuje na naszą miłość. Nie zasługuje na naszą dobroć, nie zasługuje na naszą uczciwość, nie zasługuje na naszą szczerość, nie zasługuje na nasz czas. Po prostu nie należy się to tej osobie. I teraz wracamy do tego pierwszego. Jezus mówi: ja Ciebie ukochałem. I nawet jeżeli, siostry i bracia, tak spojrzymy, tak po ludzku zwyczajnie, drugie osoby obok nas, które nie znamy ich z imienia, nie wiemy, kim są, nie wiemy, co przeżywają, możemy powiedzieć, niczym sobie nie zasłużyły na zainteresowanie, to kiedy spojrzymy na Jezusa, możemy powiedzieć: ale Jezus zasłużył. Ale Jezus zasłużył na moje zainteresowanie. Jezus zasłużył na mój czas. Jezus zasłużył na moją miłość. I teraz dobre potraktowanie drugiego człowieka, który nie zasłużył na tę miłość, nie zasłużył na dobre potraktowanie i nie zasłużył na mój czas, może być moim wyrazem miłości właśnie do Jezusa. Nie do tego człowieka wprost, bo po ludzku patrząc jest dla mnie nieznany, ale kiedy zrobię to właśnie z miłości dla Jezusa, i to jest to, co było takim od samego początku chrześcijan wyróżniającym w świecie. Że właśnie nie ze względu, że ktoś tam się polubił, zainteresował i tak budowano takie właśnie sekciarskie wspólnoty, tylko oni po prostu szli między ludźmi i ludzi, kochając Pana Jezusa, i kiedy widzieli coś, to po prostu z miłości do Jezusa potrafili być dobrymi. I tak się zaczęło dziać w świecie realizowanie tego przykazania: tak jak ja was umiłowałem i wy wzajemnie się miłujcie. Dlatego, siostro i bracie, dziś, kiedy słyszysz w tym kościele najpierw te słowa Jezusa, wyznanie miłości Pana Boga do ciebie,
To jest ważne. To musi zostać w naszym sercu i tego nic, żaden grzech nie przykryje. Ale ważne, żebyśmy też pamiętali o tym, że to, co my zrobimy dalej, też będzie wyrazem tej miłości do Jezusa. To, jak my traktujemy dalej bliźnich, to, jak my podchodzimy do drugiego człowieka i to, w jaki sposób funkcjonujemy w tym normalnym świecie. Amen.